Ściwie pisaniu eseju towarzyszyły trzy grupy problemów. Pierwsza grupa związana była z tym, jak rzecz skomponować, co wyrzucić, zachować, rozbudować, w skrócie jak opowiedzieć historię, która mnie wydawała się fascynująca w sposób, który byłby interesujący także dla innych. Dwa pozostałe problemy związane były z tematem tegorocznego konkursu, a więc kwestią aktualności metafizyki. Ponieważ kiedy zacząłem zajmować się późno-średniowieczną biopolityką, wydawało mi się, że tym, co robię, jest rodzaj genealogii nowoczesnej władzy. W tym sensie takim krytycznym punktem odniesienia był obraz średniowiecza. Na tym etapie pracy takim krytycznym punktem odniesienia był dla mnie obraz średniowiecza jako epoki całkowicie różnej od naszej, jak epoki całkowicie pozbawionej jakichkolwiek antagonizmów, walk. Jakby ludzie średniowiecza w tym obrazie byli całkowicie podporządkowani władzy świeckiej, kościelnej, niezdolni do buntu i wyartykułowania własnych projektów społecznych, ekonomicznych czy religijnych. Jednocześnie z prac badaczek tego okresu wiemy, że średniowiecze wyglądało całkowicie inaczej, że pozycja kościoła, a także władzy świeckiej była dużo bardziej skomplikowana, podlegała nieustannej negocjacji i krytyce. A jednocześnie, nawet jeśli założymy, że ten dominujący czy zdroworozsądkowy obraz średniowiecza nie przystaje do rzeczywistości historycznej, to jednocześnie takie proste odwrócenie tej narracji, pomyślenie o niej właśnie jako takiej inwersji, tak? To znaczy powiedzenie, że w gruncie rzeczy nowoczesność zaczyna się w średniowieczu, też wydawało mi się po dłuższym czasie niesatysfakcjonujące, ponieważ mamy wystarczającą ilość dowodów świadczących za tym, że jednak cele, a także metody walk, które prowadzą średniowieczne społeczeństwo, są całkowicie czy pod wieloma względami inne niż te, które są prowadzone w nowoczesności. Podobnie postać, jaką przyjmuje nowoczesna biopolityka, wydaje się odmienna od tego, które przyjmuje biopolityka średniowiecznego kościoła. W tym sensie wydawało mi się, że być może należy porzucić ten genealogiczny sposób pytania, to myślenie o związkach między tym, co archaiczne i nowoczesne, między tym, co średniowieczne w nowoczesności i nowoczesne w średniowieczu, raczej w kategoriach przestrzennych niż czasowych czy linearnie historycznych. Tak, to znaczy na chwilę zatrzymać się i spojrzeć na to w sposób raczej strukturalnych powiązań między tym, co zacofane i postępowe, barbarzyńskie i cywilizowane, niż myśleć o nich właśnie w kategoriach następstw przyczynowo-skutkowych. To była kwestia aktualności. Drugi, czy właściwie trzeci problem dotyczył metafizyki i w przeciwieństwie do poprzedniego wydaje się on raczej nierozwiązywalny. W tym sensie, w jakim, pomimo tego, że przedmiotem, czy głównym przedmiotem tego eseju jest metafizyka średniowiecznej władzy, to tym, co wydaje się najbardziej interesujące, jest właściwie rzeczywistość po drugiej stronie tego, co poznawalne, tak? To znaczy ten świat, który jest
jest ukryty, niedostępny nam w źródłach. Przede wszystkim dlatego, że większość z nich jest tworzona przez rządzących, a nie rządzonych, i daje się raczej czytać jako reakcja, odpowiedź, czasami po prostu symptom szerszego kryzysu. I w tym sensie właściwie jedynym sposobem dotarcia do tej innej rzeczywistości jest szukanie tych momentów sprzeczności, napięć, szwów dominującej narracji. Ale nawet jeśli to nam się uda, nawet jeśli ta detektywistyczna metoda się powiedzie, to wciąż będzie to praca na poszlakach, na strzępkach, na czymś, co nie da nam dostępu do tego świata. Być może zresztą chciałam takim właśnie ukrytym pozostać. W tym sensie nie ma w tym tej niepoznawalności, nie ma nic strasznego. Jaki związek może mieć śmierć papieża Innocentego, obdarcie jego ciała z szat i traktat Piotra Damiana poświęcony sodomii wśród kleryków z dzisiejszą biopolityką, a zwłaszcza z pandemią, strachem przed uchodźcami, genderem i LGBT? Niemały, ponieważ biopolityka, która wydaje nam się tworem późnej nowoczesności, towarzyszy tak naprawdę rozumieniu i przekształcaniu naszego świata co najmniej od czasów średniowiecza. To Kościół między XI a XIV wiekiem rozpoczął scalanie nagich członków rozproszonego i brudnego ciała społecznego, wdający się kontrolować, odziany w szaty, uporządkowany hierarchicznie organizm. Biopolityka, czy mówiąc inaczej, medycyna polityczna, jest więc nieodłączna nie tylko od projektów higienicznego zarządzania nowożytną populacją, o czym pisał Michel Foucault, ale również od religijnych w genezie i centralistycznych w dążeniach koncepcji oczyszczania świata z tego, co inne i obce, z heretyków, trandowatych, Żydów, szaleńców i motłochu. Takowa narośl, pasożyt Sodomii, o której pisał Piotr Damiani, jest jedną z wielu przeszkód na tej drodze. Obyczajowy, moralny, prawny pluralizm opóźniają narodziny immanentnej, czystej całości, do jakiej dąży władza. W pracy Michała Pospiszyla nie chodzi jednak o opisywanie żmudnych procesów porządkowania świata według chrześcijańskich czy świeckich wzorów, ale o ukazanie dialektyki jedności i wielości, monokultury i różnorodności, cywilizacji i barbarzyństwa. Chodzi o ukazanie dialektyki ciała jako wspólnotowego organizmu i tego, co mu zagraża z zewnątrz i rozsadza od środka. Mówiąc językiem Esposito, chodzi o dialektykę immunitas communitas. Jednocześnie, jak twierdzi autor, jest to dialektyka sił śmierci z siłami życia, bo tym, co osłabia system immunologiczny tak pojedynczego organizmu, jak i miasta czy państwa, nie jest brud, lecz właśnie gatunkowa i polityczna sterylność. Im silniejsza jest dążność do czystości, jedności, immanencji, tym większe prawdopodobieństwo pojawienia się sił destrukcyjnych, choć w istocie żywotnych. I tak związki łączące państwo i zarazki stanowią błędne koło. Liczba zagrożeń rośnie wprost proporcjonalnie do liczby instytucji i mechanizmów mających zagrożeniom zapobiegać. Według autora różnica między wspólnotą państwową a pozapaństwową nie jest różnicą wielości, ale sposobu organizacji i dystrybucji sił żywotnych. Formy pozapaństwowe, niezorganizowane, różnorodne, gotowe zaakceptować brud, czyli społeczną i gatunkową różnorodność, mają probiotyczną przewagę nad tworami immunologicznymi, które ciągle narażone są na katastrofę, a których możliwość istnienia jest wprost proporcjonalna do niemożliwości usunięcia z ludzkich wspólnot różnorodności. Może więc budowanie prawdziwej ludzkiej wspólnoty będzie bardziej owocne poza murami państwa albo na państwa tego gruzach? Praca Michała Pospieszyla poświęcona zarazie i związkom państwa i patogenów to doskonałe połączenie historycznej erudycji,
lekkości pióra, z wielowarstwowym, filozoficznym wglądem w istotę procesów fundujących naszą społeczną, polityczną i imaginacyjną rzeczywistość. Gratuluję autorowi znalezienia się w finale konkursu organizowanego przez Fundację na Rzecz Myślenia imienia Barbary Skargi. Pana praca rzeczywiście daje do myślenia. Dziękuję.